Witamy wszystkich serdecznie dzisiaj. Jesteśmy nad pięknym zalewem w Wykrocie i będziemy realizowali zarybienie narybkiem wylęgiem węgorza. Zarybienie to prowadzi Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. My jako koło Naryw 38 jesteśmy tutaj wykonawcą. Mamy tutaj piękne węgorze. Rafał podniesie i takimi sznurówkami będziemy dzisiaj zarybiali w 3, 4, 5 punktach, żeby one sobie ładnie zaklimatyzowały się, żeby tutaj weszły w tą wodę. No i oczywiście podniosły atrakcyjność wędkarską tego malowniczego zalewu. Przepraszam za głos, ale jest dzisiaj straszny wiatr i niestety musimy się tu asekurować, bo strasznie nas buja. Dobra, daj troszkę, podpłyniemy pod wyspę. I możemy powoli. Takie. I możemy je. Ładnie się węgorze, bardzo ładnie. Kondycja tych rybek jest bardzo fajna dzisiaj. To już jest taki zwany wylęg wsadowy, kiedy one... Jest bardzo duża szansa na to, że te ryby się będą aklimatyzowały. A tutaj na tym zalewie jest bardzo dużo pokarmu, także ten węgorz podejrzewam, że będzie bardzo dobrze sobie tutaj. Mamy je sobie, one po kilka osobników trafiają do wody. Niestety ten zbiornik jest pogrodzony tak jak duża część naszych rzek. No i jest mała szansa, żeby niektóre z nich tutaj dotarły. Dlatego to zarybienie upraszcza osiedlenie tego naturalnego stworzenia tutaj do tych naszych zbiorników. Szczególnie tych, które są bardzo mocno objęte presją wędkarską, a taką gdzie jest bardzo duża presja, jest tu dużo wędkarzy, zbiornik około 200 hektarów, no i niestety każdy by chciał, tak jest, jeden worek już mamy opróżniony. Teraz następny worek. Tu jest nożyk przy nodze, masz. Wypalamy je najpierw z worka. Na wyspę teraz tutaj przepływ. Tak samo. Pięknie lecą. Dobrze, teraz za tą wyspę opłyniemy tam. Także cieszy nas to, że dzisiaj będzie nas tam maja. Jest na niego duża presja wędkarska. Dziękujemy bardzo wszystkim. Czekaj, wszyscy widzieli. Tak jest. Tylko tu trochę za wyspę. Że ta ryba naprawdę trafia. I pokaw.
po kilkanaście, po kilka, że ich tutaj, żeby je rozproszyć, staramy się, żeby one, żeby to zarybienie objęło jak największą część zbiornika. No i ostatnia, bardzo ładne rybki. No, dziękuję bardzo. Życzymy miłych wrażeń z nadzbiornika Wykrot, jeżeli ktoś oczywiście tutaj się udaje na połów węgorza. Życzymy wszystkim Wam miłych wrażeń wędkarskich. Pozdrawiamy koło Narew numer 13.